Nie, to do mnie jeszcze nie dociera. Ja też jestem taką osobą, że jak dużo się dzieje, jest dużo zamieszania dookoła, to trochę jestem... Ciężko mi się skupić pewnie, jak sobie usiądę na spokoju i pomyślę o tym szalonym sezonie, co osiągnęliśmy, co zrobiliśmy, to wszystko dojdzie i pewnie kilka łez też poleci, bo ten sezon był szalony. Mieliśmy naprawdę wiele wzlotów i upadków od takiej drużyny, która sama naprawdę nie znała swojego potencjału, na którą może niewielu stawiało. My kończymy z trzema najważniejszymi trofeami w klubowej siatkówce, więc jest to coś niesamowitego i ciężko mi uwierzyć. Czuję niesamowitą radość, czuję niesamowite szczęście, ponieważ osiągnęliśmy coś, co naprawdę nikt myślę przed sezonem się nie spodziewał. Jak i rok temu nikt się nie spodziewał, że możemy osiągnąć takie sukcesy. Także i przede wszystkim w tym sezonie nikt się nie spodziewał, że możemy tak daleko zajść po tych wielu zmianach i po tym, że po prostu nasza drużyna przede wszystkim była bardzo młoda i wiedzieliśmy, że na pewno nie będzie łatwo, że będzie nam ciężko. Ale my z wielkim trenerem, jakim jest Gianni Kretu, zrobiliśmy coś niesamowitego w tym sezonie i wygraliśmy Mistrzostwo Polski, Puchar Polski i obroniliśmy tytuł Ligi Mistrzów, także jesteśmy najszczęśliwsi na świecie. Oczywiście bardzo dziękujemy wszystkim klubom, to wsparcie było, dało się odczuć przed meczem, że to już nie chodzi tylko o samą klubową siatkówkę i nie sami kibice z Kędzierzyna nam za nas trzymają kciuki, tylko cała Polska i... No i nie sięgi tym dopingiem z całej Polski, tutaj też przede wszystkim naszych kibiców, którzy przebyli długą drogę, żeby tutaj być, żeby się pojawić w tak licznym gronie. No to nam niesamowicie pomogło, skrzydliło nas i no jesteśmy najlepszą drużyną w Europie.